Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę, abyś Ty i tylko Ty, Jezu, był uwielbiony w tej wspólnocie i w tym głoszeniu. Amen. Kochani, dziękuję za powtórne zaproszenie do wygłoszenia konferencji. Zrządzeniem opatrzności, które objawiło się w decyzji Waszego kochanego księdza proboszcza, mającego na uwadze czas rekolekcji w Waszej parafii, konferencja ostatniego tygodnia jest do odsłuchania. Zapewniam Was jednak, że jeśli Bóg da, będziemy się widzieć już niedługo. Dzisiaj podsumowujemy kryteria kościelnego charakteru wspólnoty, które rozważaliśmy w drugim tygodniu formacyjnym podręcznika Szkoła Życia we Wspólnocie. Wiemy już, że Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa, ale przecież dzisiaj jest wiele kościołów chrześcijańskich, że wspomnę tylko głównie katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Są one często bardzo podzielone również wewnętrznie między sobą, ale wszystkie są tworzone przez chrześcijan, a więc ludzi wierzących w Chrystusa i ochrzczonych w imię Trójcy Świętej. A kiedyś byliśmy przecież jednym kościołem pod zwierzchnictwem papieża jako następcy świętego Piotra Apostoła. Dziś jednak zgorszenie podziału jest tak wielkie i tak bardzo osłabia Kościół Chrystusowy, że poprzez fakt podziału nie jest w stanie przyciągać nowych wyznawców jak w czasach apostolskich, gdy widoczna jedność była tak atrakcyjna sama w sobie, że na przełomie II i III wieku Tertulian, łaciński teolog z Afryki Północnej, zapisał w swoim apologetyku to słynne zdanie: Patrzcie, jak oni się miłują. Wyraża ono zdumienie pogan, którzy widzą jedność pierwszych wspólnot chrześcijańskich i ta jedność jest tak autentyczna, tak przekonująca, tak atrakcyjna i pociągająca, że stanowi doskonały nawóz pod ziarno nawrócenia. Żeby tak znowu było, z jednej strony trudzą się dziś komisje teologiczne kościołów chrześcijańskich, a z drugiej tworzymy wspólnoty autentycznego życia wiarą, jak ta nasza wspólnota przyjaciół oblubieńca. I formujemy się do miłości i służby, gdyż nie ma innej drogi do zmiany świata czy kościoła na lepsze, jak praca nad sobą, nad własnym uświęceniem i pomoc w uświęcaniu się innym. To najbardziej święta i najbardziej radująca serce Jezusa praca, będąca przedłużeniem Jego zbawczej misji. To Ty i ja, oblekając się w Chrystusa i pozwalając się przemieniać Jego łasce, pozwalamy, by patrząc na nas, ludzie widzieli w nas Jego święte oblicze, na wzór świętego Pawła Apostoła, który w drugim rozdziale listu do Galatów pisze: Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To Ty i ja, uświęcając się w pracy nad sobą, mamy stawać się pociągający dla tych, którzy od Kościoła odeszli, którzy w nim nigdy naprawdę nie byli, bo nigdy nie spotkali w Kościele Jezusa, za to spotkali chrześcijan pełnych grzechu i nieprawości, których gorszące postępowanie jawnie przeczy wyznawanej doktrynie i jest głęboką raną zadaną Kościołowi, mistycznemu ciału Chrystusa, a więc i jemu samemu, Kościołowi będącemu jednocześnie wspólnotą wiernych. Jakie są więc kryteria kościelnego charakteru wspólnoty? Odpowiedź na to pytanie daje adhortacja apostolska Jana Pawła II z 1988 roku Christi Fideles Laici, co tłumaczymy jako katolicy świeccy. Dostępna jest po polsku na stronach watykańskich. Adhortacja jest to dokument zwyczajnego nauczania papieskiego o charakterze duszpasterskim. A więc Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici wymienia pięć głównych kryteriów kościelnego charakteru zrzeszeń. I są to po kolei powołanie do świętości, odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej, świadectwo trwałej i autentycznej komunii, zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji
oraz zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności. Rozwijmy po kolei te punkty. Powołanie do świętości jest głównym, jeżeli nie jedynym celem człowieka. Świętość jest stanem normalnym. Święty to nie jest odrealniona postać o poważnym obliczu, ze wzrokiem zwróconym w górę, ubogo ubrana i estetycznie wychudzona. To są skrajne przypadki, w dodatku z minionych czasów. Święty to nie dewotka i bigot, których ludzie wytykają palcami jako karykaturę chrześcijańskiej postawy. Święty to ty i ja, niedoskonali i grzeszni, ale przyjmujący Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, upadający i powstający, uświęcający się w wypełnianiu obowiązków dnia codziennego, w relacjach, w czynach miłości. Dla mnie pięknym przykładem współczesnego świętego jest święta Joanna Beretta Molla, która będąc chirurgiem i pediatrą uwielbiała ostrą jazdę motocyklem, przy tym podkreślała atuty swojej kobiecej urody strojami i makijażem. Można? Można. Czy błogosławiony Pier Giorgio Frassati, namiętny palacz tytoniu i miłośnik górskich wycieczek o aparycji filmowego Amanta, stale zadłużony i pożyczający na wieczne nieoddanie, aby wspierać ubogich? Można? No jak najbardziej. Czy też błogosławiony Carlo Acutis, zwyczajny nastolatek zaangażowany w grę w piłkę, w grę na saksofonie i w tworzenie stron internetowych, którego w sprawy nadprzyrodzone wprowadzała polska niania. Czy wreszcie święty Jan Paweł II, tak bardzo zanurzony we współczesności, tak bardzo nam bliski. I można by tak wymieniać w nieskończoność. Wszyscy oni, tak zwyczajni i nadzwyczajni jednocześnie. A więc wszyscy powołani jesteśmy do świętości, czyli wzrastania w miłości aż do osiągnięcia nieba, tego stanu bezbrzeżnego szczęścia, miłości i radości, jaki zamierzył dla nas i przygotował Bóg. Świętość to nie heroiczne czyny dane nielicznym, ale codzienne zmagania o bycie lepszym w miejscu i okolicznościach, w jakich jesteśmy. Świętość jest na wyciągnięcie ręki, na decyzję, na akt woli. Świętość jest dla wszystkich, bo Bóg wszystkich ukochał i powołał do życia jednakową miłością, bez względu na materialne okoliczności naszego poczęcia. I nakazuje nam świętość w 19 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Kolejne kryterium to odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej. Mówi apostoł w 14 rozdziale listu do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. I dalej, dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Chyba nie trzeba tłumaczyć tego fragmentu. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za współbraci, za nasze dzieci, małżonków, przyjaciół i za innych ludzi. Jesteśmy dla nich świadectwem dobrego życia albo zgorszeniem. Pomagamy im wzrastać albo pociągamy ku złemu. Jesteśmy więc przed Bogiem za nich odpowiedzialni. Następne kryterium to świadectwo trwałej i autentycznej komunii. Komunia, czyli jedność każdej wspólnoty kościelnej, wyraża się w relacji do papieża, dalej do biskupów i kapłanów. I doprawdy nie trwa w jedności ten, który podważa autorytet Franciszka, jego nauczanie i kwestionuje jego wybór na stolicę Piotrową, zaprzeczając tym samym asystencji Ducha Świętego podczas konklawe. Taki naraża się na słowa Jezusa z 9 rozdziału Łukasza.
Jezus zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Tłumaczenie podaje za Biblią Gdańską. Świadectwo trwałej i autentycznej komunii wyraża się także w poznawaniu prawd wiary, które głosi Kościół. Żeby formować siebie i innych, musisz je znać. Musisz wiedzieć, w co wierzysz, jako członek Kościoła katolickiego. Inaczej twoja wiara łatwo ulegnie wypaczeniu. Gorąco polecam wam sięganie do tych skarbów Kościoła, jakim są encykliki i adhortacje oraz katechizm Kościoła katolickiego. Ten ostatni zwłaszcza jest dla mnie lekturą pasjonującą, która w prosty, a zarazem wyczerpujący sposób przypomina i wyjaśnia prawdy naszej wiary. Jeśli nie macie go w formie drukowanej, to nic nie szkodzi. Jest również dostępny online oraz w aplikacji na telefon. Przedostatnie kryterium to zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli najprościej mówiąc, w ewangelizacji dla zbawienia wszystkich ludzi. Ewangelizacji siebie i bliźnich, urzeczywistniając pragnienie z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, którą przytacza Jan w rozdziale 17. Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał i także chwałę, jaką mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Słyszałeś to? Jezus modlił się gorąco do Ojca za Tobą i za tymi, którzy dzięki Twojemu Słowu będą w Niego wierzyć. Rozumiesz to? Jezus modlił się za Ciebie podczas ostatniej wieczerzy. Czujesz wzniosłość i doniosłość tej chwili? Jezus zaprasza Cię do udziału w ewangelizacji takim, jaki jesteś teraz ze wszystkimi Twoimi słabościami i ograniczeniami, obiecując udręczonemu własną słabością świętemu Pawłowi: wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali, podaje apostoł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 12. Więc nie lękaj się, Pan jest z Tobą w każdej chwili Twojego życia i Ci błogosławi. I tak dotarliśmy do piątego i ostatniego kryterium kościelnego charakteru wspólnoty, czyli do zaangażowanej obecności w ludzkiej społeczności. Żeby urzeczywistniło się pragnienie Chrystusa, aby cały świat go poznał, potrzeba jeszcze wstać z kanapy, jak mówi Franciszek, czyli wyjść poza swoją strefę komfortu. Żeby wstać, trzeba mieć motywację i siły. Motywacją niech będzie dla nas świadomość tego, ile uczynił i czyni nadal dla nas Bóg, jak nas podnosi z naszych upadków i przytula, obmywając i lecząc rany w sakramencie pokuty i pojednania, jak wypatruje powrotu nas, synów marnotrawnych, i przeobleka królewskimi szatami. Żeby mieć siły, trzeba nam pokarmu, Eucharystii, w której Jezus ofiarowuje się nam i przemienia w siebie, powiększając swoją miłość w nas. Otrzymaliśmy w dar Ducha Świętego, a Jezus obiecał, że gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.
to pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Kochana siostro, drogi bracie, Zbawiciel zaprasza cię do udziału w chwalebnym trudzie niesienia dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, twoim braciom i siostrom w miejscu, w którym żyjesz i pracujesz. Tak, w miejscu, w którym teraz jesteś. Obawiasz się, że nie jesteś godna, że nie podołasz? Pamiętaj, strach ma wielkie oczy tylko do momentu, w którym się w nie nie spojrzy, a działanie leczy lęk. Wystarczy ci jego łaski. Zaufaj. Więc jaki użytek zrobisz z daru, który dał ci Pan?